agresja. Kozina, jeszcze jedno zagranie, Kozina i 2-0. Rekord Bielsko-Biała, mistrze Polski. Już przed rokiem, gdy reprezentantki i reprezentanci rekordu sięgnęli po 4 złote i 1 brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu, wydawało się, że dotknęli sufitu. Ten najwyraźniej okazał się być ze szkła. W sezonie 2019-2020 udało się go przebić. Ile warte jest 5 złotych medali? Zanim padnie odpowiedź, prześledźmy biało-zieloną drogę do młodzieżowego futsalowego szlema. Na tak zwany pierwszy ogień poszły rekordzistki, które początkiem grudnia ruszały do Chocianowa w glorii ubiegłorocznych mistrzyń kraju do lat 18. Przed wyjazdem na Dolny Śląsk trener bielszczanek Samuel Jania mówił: nie ma drużyny, która by ten tytuł obroniła, więc przed nami na pewno trudne zadanie. Ale tak jak rekord był pierwszą drużyną, która kiedyś obroniła Mistrzostwo Polski 20-latków, tak i my chcemy tego dokonać w królewskiej kategorii wśród pań. No i nasze panie złamały niepisaną regułę, choć wyjście z grupy eliminacyjnej po jednej wygranej remisie i z jedną porażką na koncie wcale nie było takie ewidentne. Czy wtedy jeszcze wierzyły w obronę tytułu? No tak szczerze, to raczej wkradły się jakieś zwątpienie po tej fazie grupowej, która jakoś najlepiej nam nie poszła. No chyba całkiem inaczej było niż rok temu. Było więcej stresu. To, że tak mecze nam nie wychodziły, też brakowało nam trenera Samuela. Także na pewno wkradło się większe zwątpienie niż rok temu. Po piątkowo-sobotnich zmaganiach eliminacyjnych jakby ktoś dotknął rekordzistki czarodziejską różdżką. Dwa jednobramkowe zwycięstwa nad ekipami z Myślenic i Wodzisławia Śląskiego, szczęśliwy, wygrany w konkursie rzutów karnym finał ze stołecznymi akademiczkami i historia dokonała się. Wierzyliśmy, że jak udało nam się już przejść tą grupę, to jednak, że możemy to dokonać i jako pierwsze w sumie obronić mistrzostwo, bo jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło. To Nowak Mikuła, gol! Z dumą odnotowaliśmy obronę mistrzowskiego tytułu przez dziewczęta, ale cóż dopiero mieli powiedzieć przed wyjazdem na finałowe zawody do Tychów 20-latkowie? Ten team wcześniej zasiadał na tronie aż 3 razy z rzędu. Zanosiło się więc na turniej z gatunku rekord kontra reszta świata. A wiedzieć trzeba, iż choć od ubiegłego roku było z zespołu kilka znaczących postaci, to tak de facto drużyna przeszła personalną rewolucję z nowym dowódcą wojska Andrzejem Szłapą na czele. Start w turnieju raczej nie zwiastował czwartego tytułu dla biało-zielonych. Niby w grupie eliminacyjnej kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa, lecz sami nie skrywali, szło jak po grudzie. No wiadomo, że potrzebowaliśmy takich kilku meczy, żeby się dobrze wkomponować w turniej. Za sobą mieliśmy kilka meczy drugoligowych, ale to jednak jest inny poziom. Wiadomo, że tam chłopaki musieli się zapoznać z halą, z rangą turnieju, bo mieliśmy dość młody zespół i niektórych to może na początku przerosło, niektórzy potrzebowali takiego kopa do przodu na początku, żeby poczuć wiarę w umiejętności, poczuć wiarę w siebie, ale summa summarum wyszło najlepiej, bo rozpędziliśmy maszynę i nie zatrzymała nas nic. Ale jak w piosence niebiesko-czarnych, niedziela była dla nas. W fazie finałowej bielszczanie rozstawili konkurencję po kątach. Trzy pewne wygrane, w tym finałowa z BSF Bochnia, powodowały, że tak grający rekord do lat 20 chciałoby się oglądać jeszcze i jeszcze. Niestety mistrzostwa dobiegły końca, tak jak niektórych, przygoda z młodzieżowym futsalem. No, łezka się kręci w oku, bo to już ostatni turniej. Każdy chce grać w takim turnieju, wygrywać Mistrzostwo Polski. Niesamowity turniej, niesamowita drużyna. No, wróciłoby się chętnie wspomnieniami do kilku meczów jeszcze z mistrzostwem. Jeśli tremę i przedturniejowy stres dało się wyczuć przed startem u 18-letnich, w większości zawodniczek, i u 20-latków, to co mieli powiedzieć jadący do Lubawy po obronę złota 14-latkowie, niemal w komplecie turniejowi debiutanci? Na szczęście nikt w naszym klubie nie traci głowy, nie wysuwa żadnych oczekiwań, poza jednym. Mamy grać w piłkę, pokazać się z możliwie najlepszej strony, a wynik jest naprawdę drugorzędną sprawą. To słowa trenera Daniela Gali wypowiedziane przed wyjazdem z Cygańskiego Lasu.
Niby można stawiać rezultat na dalszym planie, ale trzeba mieć ku temu podstawę, poważny atut. Przygotowaliśmy się bardzo mocno przez od praktycznie grudnia do ostatnich dni mistrzostw. Trenerzy z rekordem pomagali bardzo dobrze, więc myślę, że bardzo dobrze przygotowaliśmy się do mistrzostw i przez to wyniki były takie, jakie były. 6 meczów, tyleż zwycięstw, bilans bramkowy 28-3. Czego chcieć więcej? Kapitan mówi o najtrudniejszym i chyba najłatwiejszym z momentów lubawskiego turnieju. Najtrudniejszym wydaje mi się, że Jan Tarustka. Pomimo wyniku 3-0 naprawdę bardzo ciężko się było kreować akcje, a jeszcze ciężej bronić przed niektórymi atakami. Najłatwiejszy chyba ćwierćfinałowy z SMS-em Słupsk. No, wygrany 9-0 i wynik pokazuje, że no, nasza przewaga była naprawdę bardzo duża, a gra też bardzo dobrze wyglądała. Trzy turnieje, trzy tytuły, trzy złote medale. Jak tu z takim ciężarem ruszać w długą drogę do Starogardu Gdańskiego? Tak mógł zapytać Dariusz Żucki i jego podopieczni, 16-letni rekordziści. A ci tymczasem, inaczej niż mają to w zwyczaju zespoły ze startowej, rozpoczęli turniej z hukiem i z przytupem. Na dzień dobry dwa pogromy po 10-1 i jedno zwycięstwo 3-0. No, weszliśmy dobrze w turniej, nakręceni byliśmy bardzo. I przeciwnicy nie byli jakiejś najwyższej klasy, także nasza gra wyglądała dobrze. Wszystko układało się po naszej myśli. Bielski Walec przetoczył się po zespołach z Piły, Garwolina i Krakowa. Z większymi kłopotami i z narastającym stresem, ale równie skutecznie poradzili sobie nasi zawodnicy w fazie finałowej. Rywale byli coraz lepsi, jak to wiadomo, z każdą fazą. Lecz my też mieliśmy presję, żeby bronić tytuł, także musieliśmy też walczyć ze samym sobą. No to tak ogólnie, kapitanie, jak było w Starogardzie Gdańskim? Bardzo przyjemne wspomnienia. Bardzo udany turniej w naszym wykonaniu. Przyjemny czas i okres, jaki tam spędziliśmy. I ukoronowany mistrzostwo. Sporo mówiliśmy o nerwach, presji, stresie, ale prawda jest taka, że spirale nakręcali sami zawodnicy i każdy kolejny sukces poprzedników. W takiej atmosferze na ostatni turniej, na finały 18-latków, jechali rekordziści, którzy czuli spory niedosyt, by nie rzec zawód po ubiegłorocznym 3. miejscu w mistrzostwach. No tak, to prawda. Rok temu zdecydowanie zawiedliśmy jako rocznik U18, bo wszyscy czekali, aż przywieziemy złoto i skompletujemy tego wielkiego szlema. W tym roku się udało, sprostaliśmy tej presji, no i fajnie, cieszymy się. Dzięki drużynie do lat 18 doświadczyliśmy czegoś nowego. Jak porażkę przekuć w sukces? Po zwycięstwach nad rówieśnikami z Garwolina i Białegostoku wydawało się, że wszystko idzie jak z płatka. Tymczasem... Na pewno takim zwrotnym punktem tego turnieju był mecz z Pniewami, przegrany przez nas. Był to ostatni mecz grupowy. Przydał się nam taki kubeł zimnej wody, ponieważ od niedzieli, od pierwszego meczu widziałem już całkiem inną drużynę, zmotywowaną, i dążyliśmy tylko do złota. No i złoto zawisło na szyjach rekordzistów oraz sztabu szkoleniowego z Andreą Buczjolem na czele. 5. Mistrzostwo Polski zdobyte w jednym sezonie. Tego dotąd w annałach polskiego młodzieżowego futsalu nie notowano. Koniec! Rekord Bielsko-Biała mistrzem Polski! Widzą Państwo radość! Rekord Bielsko-Biała po pioniersku przetarł kolejny nowy szlak. Ile zatem warte jest tych 5 złotych medali? Jeśli brać pod uwagę wartości wymierne, są bezcenne, bo jak zmierzyć, zważyć czy przeliczyć godziny spędzone w hali w trakcie treningów, gier kontrolnych i taktycznych odpraw? To niemożliwe. Podobnie jak trudno jest zliczyć ludzi, częstokroć niewidocznych, którzy mieli swój wkład w bezprecedensowy rezultat rekordzistów. Na laury i splendory zasłużyli w pierwszym rzędzie głównie bohaterowie minionego sezonu, medalistki i medaliści oraz ich szkoleniowcy, którzy po raz kolejny dowiedli, iż system futsalowego szkolenia rekordu jest czymś na skalę kraju wyjątkowym. Łatwiej zatem odpowiedzieć na pytanie, czego, a nie ile warte jest 5 złotych medali. Warte jest miejsca w annałach polskiego młodzieżowego futsalu, miejsca w historii klubu Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord na wstępie drugiego ćwierćwiecza istnienia.